a nie, i mówi, pijcie się w czoło, nie? A mi mówi, trenerze, pukaj się puka, jak będziesz miał dziurę, za dużo wyjarałeś i odlatujesz w górę. Chłopaki się spędzili. Stary zbierali pieniądze tylko na narkotyki. Ale ten potem wygrali, nie podali takich testów. Wyobrażasz sobie pan? Wyobrażasz sobie pan? Dasz pan wiarę, dasz że pan coś wiarę takiego może zaistnieć? To jest Bazos. Bazos na scenie. Bazos twojej głowy, stary. Uderzy twoje kubeczki smakowe. Bazos, obecnie Bazos. Czyli oryginalne brzmienie, styl, oryginalny styl. Basu. My tu jesteśmy. To jest prawda. Jesteśmy tutaj. To jest życie. I Silikonik. I żadnego Silikonik reprezent. Tysięcy bezdomnych, o tym nie wolno zapomnieć. 300 tysięcy bezdomnych, tego nie wolno zapomnieć. Pozwól, że opowiem ci o rzeczy haniebnej, o 300 tysiącach śpiących pod gołym niebem, o ludziach bezdomnych żyjących na ulicy. Przy ich zmartwieniach nasze są niczym. Czasem idę w te miejsca, obserwuję ich życie. Ukrywają się przed światem, chodzą spać o świcie. No co czas poszukiwań jedzenia lub butelek. Każdy z nich to inny dramat, a dramatów jest wiele. Oszukani przez życie, często nie z własnej winy, nieraz odrzuceni w kąt przez własne rodziny. Tak jak jeden z tych, z którymi rozmawiałem, i historię jego życia poznać okazję miałem. Całe życie kochał żonę, chciał jej wszystko zapewnić, więc chorował całe dnie, nie musiała żyć biednie. A ona go zdradzała już z innym mężczyzną i pewnego dnia powiedziała mu wszystko, zażądała rozwodu, sprawa była jasna, tak go właśnie załatwiła rodzina własna. Nie pozbierał się po tym i stoczył się strasznie, został sam na ulicy, wciąż przechylał flaszkę. Potem żył z dnia na dzień, mieszkając na dworcu, nocy spał zawinięty w samochodzie hodowym pokrowcu. Najbardziej mówił, to nie znoszę straży miejskiej, przez nich się przenosić muszę z miejsca na miejsce. A nogi mam chore i chodzenie mnie męczy, i zimno nie lubię, gdy zimą mnie dręczy. Niektórzy nas przeganiają, by innych nie szokować, władze miejskie się starają przed światem nas schować. 300 tysięcy bezdomnych, o tym nie wolno zapomnieć. 300 tysięcy bezdomnych, tego nie wolno zapomnieć. Współczucia dzisiaj nie ma, bo panuje znieczulica. Kogo to obchodzi, że niektórych dom to ulica, albo dworzec kolejowy, brudny barak stary. Nikt się tym nie przejmuje, nikt nie dowiary, że sąsiedzi śmierdzą i są często ciężko chorzy, że nie mogą wziąć lekarstwa i do łóżka się położyć. Umierają na ulicy jak szczury bez miłości, z żalem w sercach do odznanej podłości. Każdy dzień ich życia to walka o przetrwanie. Poszukują pożywienia na obchodach miejsca znane. Walka z zimnem, walka z głodem, walka z chorobami i ze wstydem.
wstydem ukrywanym za spuszczonymi oczami. Dzisiaj chyba musi być mój szczęśliwy dzień. Znalazłem 5 zł, będę mógł coś zjeść. Zapamiętać sobie muszę dokładnie tę datę. Chyba kupię sobie bułkę, parówkę i herbatę. Takie życie to nie życie, oni wegetują w skrycie. Jak zwierzęta snuć się muszą, niedobite. A ci co ich widać to jedynie trzątka mała. Wegetacja do końca, wegetacja stała. Lub zostają przestępcami, nic nie mają do stracenia. Bo czy dla nich może straszna być wizja więzienia? Przełamać bariery, przynajmniej nie kpić. Nie mówić, że się jest kimś moralnie lepszym. Nie szydzić człowieka, który nawet zbłądził. Bo każdy z nas może kiedyś być bezbronnym. 300 tysięcy bezdomnych, o tym nie wolno zapomnieć. 300 tysięcy bezdomnych, tego nie wolno zapomnieć. 300 tysięcy bezbronnych, o tym nie wolno zapomnieć. 300 tysięcy bezbronnych. Wyrazić poglądy, nie będę wpierdalał gadki głodnej. Ja we wrotowcy, moja ksywa Faja. Możecie zapytać się Fausta brata. A teraz wam powiem i nie jestem chory. Co mnie wkurwia, nie naróbcie fory. I wiem, że niektórzy się zbulwersują i z głupią gadką nie wyhamują. I powiedzą kurwa, że to paranoja. Może i tak, bynajmniej nie moja. Gdzie bucha dyskoteka, ja bluzgać nie chcę. Znam takie i dobrze, kurwa wiem, co taka reprezentuje sobą więcej. I wiem, co powiedzieć o takiej panience. Ja opisuję przypadek skrajny i się na nim wyżyję. I będę nachalny, ale tak nieraz w życiu bywa. I chociaż niektórzy powiedzą, że to ryfa, mnie to pierdoli, bo jestem z woli i rapuję o tym, co mnie najbardziej boli. Łatwa panna, która chce, żebyś ją przeleciał. Łatwa panna, która chce, żebyś ją przeleciał. Yo, ja jestem Faust i taka ma puenta. Nie rapuję teraz o takich dziewczętach, które mają swój honor, a może istnieją. A o takich, co tylko żyją nadzieją, by ktoś je wyrwał i w locie wydymał. O takich właśnie jest ta nawija. Pana dyskoteka, kto na ciebie czeka? Włosy twoje pyszne niczym rzeka mleka, czy fale rzeki, a raczej morza. Twarz twoja niczym kurwa antyzorza lub ściana jaka po remoncie kapitalnym. Co ją remontował ktoś po przepisu totalnym. Jesteście piękne i tyłki wasze piękne, typowe, modelowe, normalnie kurwa miękne. Cindy Crawford czy inna Cinderella nie równa się wam, nie jest przepiękna, wysiada przy was. Traci pozycję, może nawet wzywać kurwę policję. Wy ją niszczycie ciosami Tysona. Nasza miłość do was jest dozgonna. Łatwa panna, która chce, żebyś ją przeleciał. 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 Ja jestem miły i powiem dosadnie. Kurwa twoja maci na ciebie wypadnie. Więc szanuj panny, bo lubi seks chyba. Jak nie chcesz to nie, mnie to ryba. Panna dyskoteka to raj dla każdego. Nawet się nie szczaisz, a ona już chce tego. I ja nie mówię, że to kurwa źle.
taka panna w mózgu ci pojedzie zakręcić jak swoich po majonezie. Zrobi ci dobrze, zrobi jeszcze lepiej i krzywdy ci nie zrobi, taka na pewno, lecz możesz być bracie pewien o jedno, uważaj na siebie i dbaj o zdrowie. Ci z orkiestry tylko tyle ci powiem. Ja Faust, Faust. Jeszcze dodam Faust. Tylko nie rób Faust. Tego zbyt za szybko, jeśli nie masz dobrej formy, bo możesz złamać zdrowotne normy, ale co tam pierdolić. Serca, a taka penetracja kosmosu to dziedzina ptaka. Łatwa panna, która chce, żebyś ją przeleciał. Łatwa panna, która chce, żebyś ją przeleciał. Łatwa panna, która chce, żebyś ją przeleciał. Ra 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 ra. Ra ra ra. Ra ra ra. Take me over. Miasto, miasto, miasto wielkie, w którym odrzucono zasady wszelkie. Mało rzeczy tu jest, jak być powinno. Znów trzeba przywołać wersję inną. Betonowa dżungla z prawami dżungli. Znów kogoś zabili, znów kogoś stłukli. I co z tego? Kogo to obchodzi? Chyba tylko tego, co w niego godzi. Spójrz na gnoja, który kopie dziadka. Kolejny frajer chce twardzielem się okazać. Takie sceny na ulicach to chleb powszedni. Przecież nikt nie chce opisywać bredni. No chyba, że właśnie o to mu idzie. Z tym, że dział fantastyki jest piętro niżej. Jeszcze parę lat temu tu walczono o zasady. Może chore, bezsensowne, ale zawsze jakieś. Teraz nie ma łysych, na parków nie ma mody. Oni teraz chodzą w dresach i kradną samochody. Bo kasa to jedyna istotna sprawa. Za inne rzeczy nie opłaca się na razie. Proszę państwa, tu z prawej strony widzimy wielki hotel za dolary postawiony. Proszę nie patrzeć na lewo, to śmierdzące ruiny. Kiedyś to wyburzymy, a mieszkańców przepędzimy. Postawimy nowy hotel, co da miastu zyski. A wśród tych brudnych ludzi dokonamy czystki. Ale oni tu zostaną, powrócą na nowo. Pod hotelem będą prosić o złotówkę nową. Jak żyć, kto jest wrogiem, przed kim się bronić, kiedy z każdej strony ktoś ci może przypierdolić. Taka sytuacja ma miejsce w tak zwanej Polsce, to znaczy poza stolicą. No ale czasami może zdarzyć się tak. W Warszawie jeszcze nie ma takiej sytuacji. Taka sytuacja ma miejsce w tak zwanej Polsce. W Warszawie jeszcze nie ma takiej. Was to świat pełen zła, miażdżonych ludzi w biegu, różnych gatunków zwierząt walczących na wybiegu o wolność. Nie, o lepszą klatkę ojca kiedyś możesz zdeptać, oprócz własną matkę. Nawet tego nie zobaczysz, oczy krwią ci zajdą. Tacy jak ty potem sensu życia nie odnajdą. Bo wszyscy jesteśmy równi, jesteśmy tacy sami, chociaż może czasem inaczej wyglądamy. Każdy każdego zawsze szanować powinien. Może to są wnioski trochę naiwne, ale ja tak uważam, nauczono mnie tego. A zacząć trzeba od siebie samego. A gdy patrzę w twoje oczy, widzę smutek i strach. Ja też to wszystko widzę, mamy prawo się bać. To nie my jesteśmy winni, lecz cóż możemy zrobić? Oprócz tego, by chociaż próbować się bronić. Wzmożona presja i tłumione kompleksy powodują podwójny wybuch agresji. Tym starszym już braknie uczuć i ogłady, ci młodsi potem idą w ich ślady. Wszędzie dookoła coraz więcej jest chamstwa. Małe dzieci już lgną do kłamstwa. Każdy dba o własną dupę, własną forsę. Przez to się rodzą problemy najgorsze. Takie życie jest, jesteśmy osaczeni. Chora jednostka jest początkiem epidemii. Tu miasto duże, odrzucono zasady. Jednostka chora jest początkiem zarazy. Taka sytuacja ma miejsce w tak zwanej Polsce, to znaczy poza stolicą. No ale czasami może zdarzyć się tak. W Warszawie jeszcze nie ma takiej sytuacji. Taka sytuacja ma miejsce w tak zwanej Polsce. W Warszawie jeszcze nie ma takiej. W Warszawie jeszcze nie ma takiej sytuacji. No ale czasami może zdarzyć się tak.
Taka sytuacja ma miejsce w tak zwanej Polsce, to znaczy poza stolicą. No ale czasami może zdarzyć się tak. W Warszawie jeszcze nie ma takiej sytuacji. Taka sytuacja ma miejsce w tak zwanej Polsce. W Warszawie jeszcze nie ma takiej sytuacji. Albo nie być, żyć albo nie żyć. Co dalej robić, w co można wierzyć? Więc przemyśl swoje stanowisko. Nieważne czy daleko ci do tego, czy blisko. Zastanów się, co to jest samobójstwo. Grzech, ratunek, ucieczka czy zabójstwo. Człowiek często nie wytrzymuje napięcia, więc coraz bardziej się zniechęca, aż w końcu oddaje się w ramiona śmierci. Dla niego ziemia się już nie kręci, choć może mógłby walczyć, może by przetrwał. O swoje życie on jednak nie dbał. Mówią, że to nie jest alternatywa, co gdy zawiedzie prezerwatywa i życie dziewczyny wydaje się przeklęte. Psychika obciążona, nerwy nadciągnięte. Często tak tragiczny koniec zabawy jest powodem do zaświatów wyprawy. Poczucie winy i odpowiedzialności, romantyczne zapędy w krainie realności. Żaden z rodziców tego nie zrozumie, a ona niestety żyć z tym nie umie. Samobójstwem niezamierzonym, raczej z głupoty. Są narkotyki i ostatni strzał złoty. Po trzech latach brania gość jest na dnie. Najgorsze jest to, że on o tym wie. Zdaje sobie sprawę, że to go rujnuje, ale na haju sam siebie nie żałuje i jest szczęśliwy, choć to śmierci machina. Gorszy świat wraca po paru godzinach i znów kombinuje na nową działę. Przestaje panować nad własnym ciałem, traci odwagę i poczucie winy. Nawozi kompostem swoje żyły, by odlot mieć. Potrzebuje coraz więcej, lecz nie wytrzyma takiej dawki serce. Ostatni odlot, odlot najdalszy, zakończył fazę w krainie umarłych. Przyjaciele, złamane serce. Sytuacja rodzinna także często może być winna. Kłopoty w szkole, niespełnienie celu. Tak skończył już wielu, bardzo wielu. Poczucie nieprzydatności na tym świecie. Odrzucenie przecież, sami wiecie, coś jest niepotrzebne. Należy to usunąć i usuwa się z życia wielu samobójców. A ja nie będę decyzji tych oceniał, bo nie do mnie należy ocena.
Lecz jeśli słuchałeś nie bardzo uważnie, usiądź i pomyśl nad tym poważnie. Czy samobójstwo jest wyjściem, czy nie? Co o tym myślisz? Zastanów się, pomyśl. Ta opowieść to historia jest jednego człowieka, nie jednego, pewnie jeszcze taki los czeka. Miesiąc przed 19 urodzinami, w pełni zdrowia i młodości dostaje powołanie, więc wybiera się gdzie trzeba, nawet czuje się ważny. Przy biurku siedzi pani, wygląd bardzo ma poważny. Po miesiącach dwóch znów dostaje powołanie, już gdzie indziej ma się zgłosić na lekarskie badanie. Choć nerwowe było od dziecka, nikt go o to nie pyta. Lekarz siedzi za stołem i gazetę czyta. Inna pani krzyżówkę w spokoju rozwiązuje, a pomiędzy hasłami orzeczenie wypisuje. Zdolny do służby wojskowej, krzyczy z białej kartki łysy pułkownik dobitniej. Jeszcze to oświadczył, dodał jeszcze 3 miesiące i pożegnał go nieczule na odchodne. Wręczył mu mały dokument. 3 miesiące to niewiele, minęły wakacje. Przyszedł wrzesień i jesień, trzeba wybrać się na stację. Pytasz czemu nie chcę iść do woja? Oto jest odpowiedź moja. Pytasz czemu nie chcę iść do woja? Oto jest odpowiedź moja. Za bramą poczuł się mocno zdziwiony. Na początek usłyszał: witaj kocie pierdolony! Jakiś opryk z mordą świni skroił go z forcy. Rzekł: nie podobasz mi się, będziesz miał los najgorszy. I zaczęła się przygoda prawdziwego mężczyzny. Od tęczenia i noszenia damskiej bielizny, od ręczników zamiast sukni, śpiewania do szafki, od spania na stojąco i udawania babki. Chłopak był nerwowy i szybko eksplodował. Wybił stołkiem okno, areszt się szykował. Kiedy stamtąd wyszedł, dostał baty od dziada. Parę razy oddał, a oddawać nie wypada. Nocy przyszło ich więcej, alkohol było czuć. Zaciągnęli go do kibla i zaczęli tłuc. Kiedy leżał półprzytomny, z głową między drzwiami, wszyscy wspólnie w radości się na niego odlali. I kiedy już myślał, że to koniec na dziś, jeden z oprawców zatrzasnął drzwi. Pytasz czemu nie chcę iść do woja? Oto jest odpowiedź moja. Pytasz czemu nie chcę iść do woja? Oto jest odpowiedź moja. Uraz czaszki, wstrząs mózgu, liczne inne obrażenia. Tak wypadł ze szpitala, trafił prosto do więzienia. Potem była przysięga, lecz już nie był wtedy sobą. Bez czapeczenia widać było, że stoi gdzieś obok. Przyjedź, 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 mamo, mamo, przyjedź na przysięgę. A już potem się synowi możesz starać o rentę. Sytuacja znów normalna, lecz już nienormalny człowiek. Poddawany takim presjom, już nie widzi siebie w sobie. Tego dnia libacja trwała, była tam fala cała. Starzy piją, młodzi tańczą, to zabawa doskonała. On podkradł się na wartę i strażnika ogłuszył. Zabrał broń z amunicją i na polowanie ruszył. Na imprezę w budynku wtargnął tam bez słowa, oto serię w milczeniu. 5 z nich zamordował, lufem przyłożył do ust. 2 naboje mu zostały, po tamtej serii padły jeszcze 2 wystrzały. Możemy w nocy.
strachu trzęsę się. Ty i ja nie możemy w nocy spać. Ja naprawdę boję się, bo pokoju kręcę się. Jest ciemno, jest noc, za oknem deszcz pada. Coś szura za ścianą, coś za ścianą się skrada. Mrówki w kolanach, dreszcze, w klatce piersiować. Jakieś dziwne myśli nawiedzają moją głowę. Lepiej nie otwierać drzwi, coś za nimi szura. Nie otworzę drzwi, ale jeszcze to coś w rurach. To puka i stuka tuż koło mego ucha. I brzęczy, nie dręczy, strasznie mnie męczy. Chodzę po pokoju, nasłuchuję wszystko. Raz to coś jest daleko, raz całkiem jest blisko. Ojej, ojej, jak bardzo się pękam, a dalej za ścianą coś mruczy i stęka. Ja nie wytrzymam, ja oszaleję, usnąć nie mogę, a boję się siedzieć. Dżomi recept, dżomi nogi, pewnie drży mi głos. Żeby się odezwać, musiałbym być hard close. Jejku, co ja zrobię, coś zagląda mi w okno. Włosy mi się jeżą, a ręce mi mokną. Nie zostawcie mnie, ja nie chcę umierać. Przestańcie, przestańcie się do mnie dobierać. W ręku mam latarkę, mam do tego motywację. W drugiej nóż, którym jadłem kolację. Chodzę od kąta do kąta, w okno nie zaglądam. Ktoś rzucił na mnie czar. To jakaś klątwa, co się ze mną dzieje. Ja tracę nadzieję, a to pisz sobie ze mnie. I dalej się śmieję, wiatr wieje, kur pieje. Ja nad tym boleję i nie śmiem się śmiać, ja się zaraz zleję. Co zrobić, by się przestać bać. Żeby się położyć i wreszcie spać. Ty i ja nie możemy w nocy spać. Ja naprawdę boję się, a ze strachu trzęsę się. Ty i ja nie możemy w nocy spać. Ja naprawdę boję się, po pokoju kręcę się. Ty i ja nie możemy w nocy spać. Ja naprawdę boję się, a ze strachu trzęsę się. Ty i ja nie możemy w nocy spać. Ja naprawdę boję się, po pokoju kręcę się. O nie, ja nie mogę usnąć, bo to coś pewnie chce mnie w głowę buchnąć. Możesz mordę, ale tu ciemno i ciepło. Na pewno zaraz pochłonie mnie piekło. To już czwarty dzień, gdy widzę ten cień. Nadal nie wiem, czy to jawa jest czy sen. Ktoś szuka ofiary i nie wiem nadal. Zadam mu cios, czy mu ciosu nie zadam. Obawiam się, jestem obserwatorem. Boję się ruszyć pod byle pozorem. Powietrze coraz cięższe, zatęchłe. Utkwiłem tu na dobre i nic nie robię. Sobie wyobrażam, wszystko przerażam. Narażam sam siebie, zatwarzam cicho. Jak makiem zasiąłaś. Czyżby czas już nastał, potwory chyba wychodzą już z nory. Chory nie jestem, choć mam oku do skoku. Przygotowany jestem bez zmiany. Kręcę się na prędce, po pokoju. Jak opętany w szerszeni raju, ty gnoju. Jesteś czy cię nie ma? Jesteś rzeczywisty czy stworzyła cię chemia? Pełzam ze strachu jak glizda po piachu. Drachu, uratuj, pomóż światło zapal. Pozbaw mnie strachu, ratuj brata. Czekam na kata, przybywaj szybko. Jestem ofiarą, a śmierć jest blisko. Ty i ja nie możemy w nocy spać. Ja naprawdę boję się, aż ze strachu trzęsę się. Ty i ja nie możemy w nocy spać. Ja naprawdę boję się, po pokoju kręcę się.
sekundy, wolniej płynie czas. Lecz nie myślę o tym, nie planuję długości. Ja upajam się w stanie boskiej błogości. Patrzę na zegar, uśmiechają się wskazówki. Cykanie powoli dociera do mózgu połówki. Lewej czy prawej, nieważne, zupełnie ważne, że jest jeszcze czas do godziny pełnej. A ja się czuję naprawdę świetnie. Zaraz, teraz każdy problem blednie. A wyostrza się wzrok, wyostrzają się zmysły. I wszelkie problemy już mi z głowy prysły. Leżę na ziemi i ciszą się upajam, przerywaną tylko cykaniem zegara. Ojej, ojej, jak dobrze jest tak leżeć bez ruchu, w okon gapić się i przeciągać się i ziewać i głosu nie zabierać, informacji żadnej nie trzeba odbierać. Tak leżę na ziemi i nagle się unoszę. O, jak jest wspaniale, o proszę, o proszę. Jestem pod sufitem, zamykam oczy i słyszę, jak czas bez końca kroczy. Słowa zegara, tikanie, tik-tak. Rozumiem każdy, tak leżę na wznak. Monotonna mowa do mnie dociera i duży wpływ na mnie wywiera. Tak leżę i nic nie robię oprócz przysłuchiwania się zegara. Mówię tik-tak, tik-tak, tik-tak. Leżę na smak. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Lewituję na smak. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Leżę na smak. Tik-tak, 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 lewituję na znak. Pytania bez odpowiedzi, odpowiedzi bez pytania. Czy są ku temu jakieś przeciwwskazania? Nie wiem, może się dowiem. Jak będę coś wiedział, to o tym opowiem. Co to jest czas? Nie ma odpowiedzi danej na takie pytanie w ten sposób zadane. Lecz teraz to do mnie dopiero dociera, gdy przez czasu jednostki się spokojnie przedzieram. I nie walczę z tym, lecz pozwalam panować, trwać, doliczać i eksponować. Leżeć na dywanie, potem lewitować, nowy rodzaj rozrywki proponować. Przepraszamy za najście, lecz jest to konieczne. Te rzeczy są naprawdę bardzo niebezpieczne. Prosimy zatrzymać czas i wrócić na ziemię. Ale ja nie chcę, ja chcę tak leżeć. A jednak nalegamy, prosimy serdecznie. Tutaj będzie panu bezpiecznie. I przecież wy się nie znacie na tym w ogóle. A tikanie tik-tak odpędza bóle i nie jest na odwrót. Mówiłem już raz, najlepszym lekarzem jest przecież czas. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Leżę na znak. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Lewituję na znak. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Leżę na znak. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Lewituję na znak. Yeah.
Jołki połki, matołki, ujarany jak smołki. Dla nas proszę dwa stołki, takie tam pierdoki. Dwa stołki jak koki, śpią w podłodze. Barowe zawsze stoją w miejscu na jednej nodze. Bo ja tu na smrodze i wyżyję się srodze. Mowa sama w sobie, ja się na to nie godzę. Musi nieść ze sobą przekaz i jakąś puentę. Jakieś kartki pogięte na podłodze zmięte. I żuję gumę podwójną miętę. Jakieś słowo się czai za następnym zakrętem. Fabuły mętne ze strasznym przekrętem. Nie wywiniesz się od tego nawet najlepszym wykrętem. Powiedz co jest grane, powiedz o co chodzi. Przecież jesteśmy młodzi, nam to nie zaszkodzi. Twój zapał ochłodzi, gdy wypadniesz z łodzi. Do wody zimnej, chemicznie nieczynnej, innej, niewinnej, całkiem niezwinny. To ci ślina przyniesie, to przynosisz na kartkę. Dlatego powstają takie słowa marne. I nie o to biega, by jak zwykło, ale biega bez zastanowienia. Słowa na kartkę przelewać, koniec kartki już bliski. A długopis już śliski, trzeba wodą z miski umyć wszystkie wypryski. Macie czyste pyski, bez żadnej ryski. I nocne wytryski po wypiciu whisky. Jak browar tyski, w pęcherzach czystki. I w waszych głowach jest rym poziom niski. Nie wiem czy mam nie wymieniać, czy nic nie zmieniać. I nie rzucać cienia na rymolenia. Robimy hałas i wszystkim naraz budujemy szałas. Jak hała bała, taka pora nastała. Takie przyszły czasy, że trzeba sobie budować szałasy. Podkręcić basy, żyjemy bez kasy. Ubyło ci masy, bo ciągle zrzesz kwasy. Podkręcić niskie, choć rzuć na to okiem. Nie jesteś prorokiem, choć atakujesz zmrokiem. Nasze rymy tak ciężkie, jak gąsienicy rudego. Nie zmienisz tego, mój miły kolego. Bo rudy 102 pod tej głowie się przetoczy. A skmuci się wyleje przez otwory na oczy i uszy. Potem strzelę z Katiuszy. Jak cię dalej nie ruszy, to wystrzelę z kuszy. A teraz ja rymy poskładam. W moim mózgu jest teraz narada. Szare komórki, te trochę skamieniałe, wymyślają rymy i łapią grzałe. Znaczy grzeją się, wydać się na bit. To co wam mówię, to nie żaden kit. A skoro nie ma bitu, zaznaczę mocniej. Kurwa mać, dać mi beatboxing. Jeśli nie kumacie o co leci ta gra, to słabo będzie, oddział chirurgia. Czeka na was przeszek, komórkowni. Po tym będziecie już całkiem zdrowi. Szczepią wam syndromy prawdziwego hip-hopu. Hop, hop, hip, hip, będziecie mówić znowu. Jak wąż jadowity, znam niezłe chwyty. Jak winyl zryty, rdzą pokryty. Nasze bity jak w kamieniu, napis wyryty. Są najlepsze, ja nie pieprzę. Nie udaję, nie symuluję, nie nabieram nikogo. Puszczam nasze bity i rymuję srogo. Moje bity wygrywają rundę wstępną do Ligi Mistrzów. To wam powiem jedno, zdobywają Puchar Miast. Słowo drugie i są w sam raz. I nie są za długie, bo nie są ze sklepu towarowego, bo nie są rodzaju tego samego. Bo są to rymy moje, niesamowite. Bo są to rymy moje, niezdobyte. Nieskradzione, niepożyczone, nie inne, nie takie. Niezmącone jak słońce na niebie i Mont Blanc. Moje rymy uderzają z każdych flank, z każdej mańki, z każdej strony. Zewsząd i są uniwersalne i nigdy się nie spieprzą. Są jak szwajcarski zegarek, jak radziecka łódź podwodna. Są ogniotrwałe i niestraszna im woda. Pewnie ci szkoda, lecz taka jest moda. Posłuchajcie bracia teraz tego gówna. Jestem władcą mikrofonu, a to jest próbna mowa, przemowa. Płyną teraz słowa, rymy, a jest tych pełna ma głowa. Dodać do tego byt wyśmienity i nie zatrzymasz mnie nawet ty. Rym mój jak ciosy gołoty, a nie jak edyty. Górniak dotyk przegoni, wygoni cztery strony świata. I nie pomogą ci słowa prałata, księdza, proboszcza z parafii twoje. Jestem poganinem i rymy moje zatańczą pogo w twojej głowie. Nikt ci nie pomoże, nikt ci nie podpowie. Nikt cię nie uwolni od mej ideologii. Nabawisz się bracie rapofobii. Obawy przed rapem, obawy przed hip-hopem. Będziesz się musiał zbratać z łopem. Lecz nas nie pokonasz, nie wygrasz pojedynku. Zajebie cię rym, śniegowy synku. Śniegowy koleżko, śniegowy zawodniku. Masz do czynienia z mafią rymowników. Mafią rymowników. Jesteśmy mafią rymowników. Ja cię uważam.
bo to jest rym. Nasze ziomale, który może ci urwać głowę, a potem może ci urwać rękę, a potem ci może urwać nogę. Załatwi cię po prostu, co po prostu cię załatwi. Po prostu. Nasze ziomale. Nasze ziomale, nasze ciastki. Załatwi cię. Wszystkie tu ci to mówię. Ja, paf. A będzie stół klan braci dłubiących. Ja tu jak wieża Eiffla w Paryżu, jak typowy Chiniec. I miska ryżu jak święty Franciszek. Zasyżu jak przejście z niżu do wyżu jak Cicciolina. W negliżu z bliższym tu synu jesteśmy w pobliżu. Nie uprawiam tej sztuki, by jeździć Suzuki jak wszystkie niełuki. Mam w mózgu luki, dopóki do buty, gdyż jestem skuty, a nie działają sumienia wyrzuty. Istnienia stowarzyszenia nie zaprzeczysz. Chodź tu, a nauczymy cię takich rzeczy jak dłubanie w nosie, plucie pod wiatr, skakanie, brykanie, kamieni, połykanie. Dlaczego dłubiesz w nosie tak brzydko, dłubiesz w nosie, baba? Dlaczego dłubiesz w nosie tak brzydko, dłubiesz w nosie, baba? Dlaczego dłubiesz w nosie tak brzydko, dłubiesz w nosie, baba? Dlaczego dłubiesz w nosie tak brzydko, dłubiesz w nosie, baba? Chcecie wiedzieć, kto to dłubie w nosie? Zapytajcie więc Zosie Samosie, bo nawet Edison w swoim kinolu palcem grzebalcem dłubał bez oporu, co spowodowało impuls do jego makówki. Aż sobie koleś zmyślił konstrukcję żarówki. A znałem ja kiedyś totalnego prawiczka. Nie dłuba w nosie, to dostał pstryczka. I koleś na pewno nie wstąpił już do klanu i będzie strzał farmazon przeciw dłubanie. Yeah, a teraz tobie glucie udowodnię wyższość dłubania nad flucie. W skrócie jest to bardzo proste. Był koleś, co nie dłubał, wycięli mu wyrostek. I dlaczego oficjalne na ulicy plucie nie zraża, gdy dłubiesz? Pytają ludzie. Dlaczego dłubiesz w nosie tak brzydko, dłubiesz w nosie, baba? Dlaczego dłubiesz w nosie tak brzydko, dłubiesz w nosie, baba? Dlaczego dłubiesz w nosie tak brzydko, dłubiesz w nosie, baba? Dlaczego dłubiesz w nosie tak brzydko, dłubiesz w nosie, baba? Wysoki sądzie, to jest nonsens, że nie mogę robić czego chcę z moim nosem. Że przyjęto ustawę o zakazie dłubania w miejscach publicznych oraz w miejscu zamieszkania. Czy za brak chusteczki i palec w nosie muszę odpowiadać przed kolegium do spraw wykroczeń po raz drugi? To przecież zgroza, dowodem winy ma być pod paznokciem koza. A tak naprawdę ja wcale nie dłubałem, znalazłem tylko kozę i się jej przyglądałem. Tutaj przytoczę pożekadło znane, brzmi ono tak: znalezione, niedłubane. Wiem, że grozi mi kara wolności pozbawienia, lecz nikt nie sprawdził kozy pochodzenia. A kto dłubie w nosie, ten jest w prosie. Takich oskarżeń ja nie zniosę. Dlaczego dłubiesz w nosie tak brzydko, dłubiesz w nosie, baba? Dlaczego dłubiesz w nosie tak brzydko, dłubiesz w nosie, baba? Dlaczego dłubiesz w nosie tak brzydko, dłubiesz w nosie, baba? Dlaczego dłubiesz w nosie tak brzydko, dłubiesz w nosie, baba? A ja, proszę sądu, na balkonie leżałem i nagle jakiś swędzeń dostałem w nosie. O proszę, to było tu lewa dziurka, głębokość nosa pół. Podrapać się chciałem, wsadziłem palec do nosa. Podejrzał mnie sąsiad, ten z ukosa. Pół godziny nie minęło, drzwi mi rozpluli. Przy drzwiach od balkonu w kajdany mnie skuli. Podobno znaleziono przy mnie korzę z naszej tuszy. Dla mnie to jest zmowa funkcjonariuszy, którzy chcą mnie obarczyć wodę winy. Proszę sądu, to są zwykłe kpiny. Więc posłuchajcie wszyscy mowy mej. Baba z nosa, konią lżej. A zresztą posłuchaj, ty sędzio chamie. Nie boję się krzyknąć, niech żyje dłubanie!
Kolejny dzień życia bez sensu i przesłania tak z kąta w kąt. Można by się słaniać, a raczej trzeba, bo tak jest ułożone. Zawsze trzeba widzieć tylko jedną świata stronę, a pozostałe są poza widokiem, albo są nie dla nas, albo przykryte mrokiem. Taki dzień nudny, ciągnący się dłużej, brudny jak klatka, szary jak pęk na murze, nie ma dokąd pójść. Trzeba kręcić się w koło, wszystko raczej na smutno, nic na wesoło. Czy to zima, czy lato, zawsze coś jest nie tak. Raz pogoda nie taka, raz pieniędzy brak. Brudne ulice, domy, brudni ludzie i ręce. Nie ciągle te same, nic ciepłego na kuchence. Nikt nie może pomóc, bo i tak nie ma wyjścia z sytuacji ustalonej. Od momentu na świat przyjścia urodziny to początek. Już jest umierania jedynym celem w życiu. Trumna zakopana, łażenie bez celu, rzadkie gówno i syf. Zawsze to nieładnie, jak ktoś jest nieumyty. Stereotypowe życie, ustalone zasady, wszystko zaplanowane przez pewne układy. Samotnie się kręcisz po ulicach dwóch. Nie ma co robić, nie masz dokąd pójść. Nie masz dokąd pójść, nie masz dokąd pójść. Nie mam dokąd pójść, nie mam dokąd pójść. Nie masz dokąd pójść, nie masz dokąd pójść. Nie mam dokąd pójść, nie mam dokąd pójść. Czasem takie pytanie, po co w ogóle żyć, żeby łażąc bez celu w miejscu tkwić i słaniasz się w kółko i o bzdurach myślisz. Wkurza cię nawet widok spadających liści, wkurza cię świat i jego fałszywa prawda. Jakby się wyrywać z tego jebanego bagna. Głowę męczą myśli, raz weselsze, raz smutne. Kiedy ja to skończę, kiedy wreszcie umrę, kiedy na to wszystko położę laskę i nie będę więcej musiał patrzeć na ich maskę. Pytanie za pytaniem, znowu zadane, dokąd zmierzać mam, kiedy celu nie poznaję, kiedy przerażają mnie moje własne słowa, kiedy czuję, że przestaję nad sobą panować. Jak to się stało, że to właśnie ja tak myślę? Może odpowiedź dzisiaj w nocy wyśnie, w tym koszmarze, który znów mnie nawiedzi. Lecz nic nie mogę zmienić, wciąż nie ma odpowiedzi. Nie mogę nic zmienić, już zawsze tak będzie. Dokąd jest prawda, a odkąd jestem w błędzie? Ile to już odegnałem nóg, na siłę wciskanych za drzwi moich próg. Ciągle moc, ciągle szaro, ciągle ta pieprzona nuda. Kurwa mać, nie ma dokąd się udać. Kręcić się bez celu to już chyba mus. Nie ma co robić, nie ma dokąd pójść. Nie masz dokąd pójść, nie masz dokąd pójść. Nie mam dokąd pójść, nie mam dokąd pójść. Nie masz dokąd pójść, nie masz dokąd pójść. Nie mam dokąd pójść, nie mam dokąd pójść. Jakie będzie jutro, bo dzisiaj cię wkurwia, bo dzisiaj ci smutno. Na łóżku leżąc wpatrujesz się w sufit i myślisz, czy to ty, czy to świat jest głupi. Twoja sytuacja jest naprawdę niewesoła. Dołuje cię dom, praca czy szkoła. I chciałbyś walić pięściami z futryny, by móc zamienić swój los na inny. Ludzie ci mówią, że jesteś pierdolnięty, że chyba z innej bajki jesteś wyciągnięty. I w końcu stwierdzasz sam, że nie pasujesz. Uciekasz cokolwiek myśląc, nie daruję. Dlaczego? Dlaczego mnie odpychacie? Dlaczego? Dlaczego mnie odtrącacie? Dlaczego? Dlaczego mnie odpychacie? Dlaczego?
dlaczego mnie odtrącacie? Chciałbyś znać jutro, wiedzieć jakie będzie, czy ktoś w nim będzie podobny do ciebie, czy jutro zmieni coś w życiu twoim, czy choć jedno rany czas jutro zagoi. Najgorsze jest to, że nie ty jesteś winny, że twój własny świat jest od innych inny. Nie mogą tego skumać twojego nadawania, że nie kochasz jak on, za pieniędzy uganiania i tanej rozrywki, wieczory piątkowe, życie ułożone, regularne i miarowe. Jaką wybrać drogę? Czy tak to oszacować, by twoje życie zaczęło do nich pasować? Czy zostawić tak jak jest? Czy może coś zmienić? Czy dalej egzystować? Czy położyć się w ziemi? I co robić, gdy zewsząd same nudy, pieniędzy brak, w koło pełno obłudy. Niektórych los traktuje raczej ulgowo, mają co im trzeba, jeszcze bardzo głęboko. Ponowno pieniądze szczęścia nie dają, tak mówią tylko ci, którzy mnóstwo ich mają. Największe tragedie rodzą się w biedzie, wśród tych, którym raczej kiepsko się wiedzie. A mądre snoby takich ludzi olewają, nie rozmawiają, plecami się odwracają. Dlaczego? Dlaczego mnie odpychacie? Dlaczego? Dlaczego mnie odtrącacie? Dlaczego? Dlaczego mnie odpychacie? Dlaczego? Dlaczego mnie odtrącacie? I tak było zawsze, dziś nikt nie jest winny, że inny od innych zawsze musi być inny. W swoim towarzystwie spełnić się nie możesz, mimo iż tysiące pomysłów masz w głowie, a jednak skazany jesteś na to towarzystwo, bo jakoś musisz żyć, czy znieść można wszystko, więc wszystko pieprzysz i się w sobie zamykasz, bo z takimi ludźmi nie idzie wytrzymać i twoje istnienie każdego wali, bo przecież bez ciebie świat się nie zawali. I chciałbyś wiedzieć, jakie będzie jutro, bo dzisiaj cię wkurwia, bo dzisiaj ci smutno. Dlaczego? Dlaczego mnie odpychacie? Dlaczego? Dlaczego mnie odtrącacie? Dlaczego? Dlaczego mnie odpychacie? Dlaczego? Dlaczego mnie odtrącacie? Dlaczego? Dlaczego mnie odpychacie? Dlaczego? Posłuchacie i to usłyszycie jak nowonarodzeni. Wyśmienicie, będziecie się czuli i żyć chcieli. Będziecie, kurwa, będziecie chcieli. Będziecie, tam będziecie, na pewno tam będziecie. Będziecie, tam będziecie, na pewno tam będziecie. Pan
powietrze, bo taką dostał ksywę. Każdy go traktował jak zwykłą szybę. To było już, gdy chłopcem był dużym. Duży był, lecz od innych się różnił. Miał swój świat, mówiła jego mama, gdy dziwiła się strasznie sama. Co wyrosło z tego jej gagatka, czy poczęcie jego to nie było wpadka. Zastanawiała się, gdy sama w domu była i myślała, nie mówiła nikomu. To może przez to, że jego stary w tamtych czasach nadużywał gorzała. I teraz przecie nie stronił od wody. Ojciec od wody, a syn od grudy. Lecz matka o tym nic nie wiedziała. O tym nie wiedziała, pojęcia nie miała. Będziecie tam, będziecie. Na pewno tam będziecie. Będziecie tam, będziecie. Na pewno tam będziecie. Możecie się znaleźć w krainie obcej. Uważaj kolego, dbaj o zdrowie chłopcze. Bądź uważny, bo ci się to przytrafi. Będzie dobrze, czy nadążasz za nami? Czy znasz ten stan? Czy znasz ten stan? Powiedz nami, Eshu Andrew Sham. Nie wiesz o co chodzi, to bardzo źle. Lecz tak się osaczysz, oczy twe. Lecz nie prorokuję, taki nie będę i zaraz zakończę moją gawędę, bo tak już jest, tak stworzone, że rządzi ten, kto ma mamonę. Będziecie tam, będziecie. Na pewno tam będziecie. Będziecie tam, będziecie. Na pewno tam będziecie. Nie kumał go nic z okolicznych stron. Pan powietrze, jak jebany schron, ukrywa się przed atakiem wroga. Kurwa mać, nie tędy droga. Bądź kozak i stań przed nami. Mówili do niego kolesie z Bezwolawi. Lecz on tak szczerze mówiąc gdzieś ich miał. I jebał wszystkie prawa, przypalić chciał. Bo dzięki temu być mógł z dala czuć się dobrze. I ciepła fala władała nim za każdym razem. Przez co nie martwił się mijającym czasem. I miał swój świat, swoją realność. Dla niego realność, a dla nich banalność. Lecz co oni mogli o tym wiedzieć? Umieli tylko pod sklepem siedzieć. Nie rusza się to przejaw niebezpieczeństwa. Bądź przezroczysty i nie rusza się z miejsca. Czy widzisz już postacie z horrorów? To przecież blok upalonych predatorów. Nie kumasz tego, nie drybisz nawet części. Bądź przygotowany na bardzo złe wieści. Ponieważ nie rozumiesz, musisz mnie usłyszeć. Zachowuj się od ciszy, ciszy. Ja wtedy zrozumiesz wszystko wokoło. I będziesz szalony i będzie ci wesoło. Lecz teraz mówisz takim narzeczem, żebym cię zabił. Tego nie przeczę. Będziecie tam, będziecie. Na pewno tam będziecie. Będziecie tam, będziecie. Na pewno tam będziecie. Za dużo rozpaczy na taki dzień zwykły. Pieprzone krople deszczu w kałuży znikły. W kałuży krwi, która tutaj tkwi. Tuż obok pan powietrze, nad nim matki łzy. Mamo, ja naprawdę umierać nie chcę. Lecz to, że umrze, wie o tym świetnie. Zabili go ci, co z zazdrości patrzyli na jego przepiękne dni wolności. Bo tylko on w tym całym błocie nie zostałby na pieprzonym lodzie. Miał swój świat, tak zawsze mówili. Ma swój świat, także w tej chwili. I słowa jego ostatnie, powtórzone, przez niego powiedziane, przetworzone, wypowiedziane wtedy bardzo wściekle. Przywitam was, kurwa, w pierdolonym piekle. Będziecie tam, będziecie. Na pewno tam będziecie. Będziecie tam, będziecie. Na pewno tam będziecie. Będziecie tam, będziecie. Na pewno tam będziecie. Będziecie tam, będziecie.